Cześć, witam Was Kondzio w meczu o trzecie miejsce na Mundialu w Brazylii. Gospodarz, czyli Brazylia, zagra o brąz w meczu z Holandią. Także zapraszam na to niezwykłe widowisko. Tutaj zaczyna Brazylia, ale ja tylko powiem o kilku ważnych faktach. W półfinale niestety Brazylia uległa Niemcom aż 7-1. To było niezwykłe spotkanie. Czegoś takiego jeszcze w sumie w życiu nie widziałem, aby w półfinale padło aż tyle bramek. No i Niemcy, jak stracili tego pierwszego gola, to naprawdę się zdenerwowali. Neuer był nieźle wkurzony. No ale tutaj okazja dla Holendrów, którzy oczywiście ulegli niedawno Argentynie po rzutach karnych. Tutaj świetnie spisał się Romero. No i gramy o trzecie miejsce Brazylią. Jest okazja. I... ach, był jakiś faul. Czy spalony? Spalony minimalny, ale widzieliście bramka. No zdobyta nieprawidłowo. Mecz o trzecie miejsce odbędzie się dzisiaj o godzinie 22. Także jest 12 lipca. No i tutaj prowadzę drużynę Brazylii. Zobaczymy, czy przed własną publicznością zdobędą chociaż to trzecie miejsce. Jest Oskar. Szansa, okazja. Nie ma bramki. Zablokowany tutaj. Oczywiście nadal nie mógł wystąpić Neymar. Ach, tutaj agresywny faul Dante. Nie wiem, czy to nie skończy się kartką. Sędzia pamięta. No i dobrze, Marcelo idzie. Dani Alves. Nie grał w półfinale. W jego miejsce Maicon. No ale dobrze, jest Fred. Luis Gustavo. Z Oskarem. Oskar przyblokowany tutaj. Jeszcze Brazylia naciska. No widać, chcą zatrzeć to złe wrażenie. No i Fred, ale piękna obrona bramkarza. Tutaj był wcześniej ten faul i pewnie sędzia pokaże żółtą kartkę, tak jest. To było bardzo brutalne wejście, ale my już z rzutu różnego. Ach, niedokładne zagranie Hulka. No i Robben. Rozkręcają się Holendrzy. No ale my im nie pozwalamy. Luis Gustavo. Tutaj asekuruje Oskar. Piękne sztuczki techniczne. Do boku. Jest Marcelo na skrzydle, a będzie dośrodkowanie. Jest Fred. Ach, tutaj obrońcy znakomicie. No zobaczymy, czy Brazylia pokaże jednak, że potrafi wygrywać z najlepszymi. Dobrze byłoby zatrzeć to złe wrażenie po meczu półfinałowym. Jest Hulk. Będzie podanie. I Fred. Ja piętą, dokładnie. 34 minuta. Fred zdobywa pierwszą bramkę. Zobaczmy, jaka sytuacja niesamowita. Tutaj tyłem odwrócony i piętą skierował piłkę do siatki. No kapitalnie to się rozpoczęło. Pierwsza połowa spotkania i już 1-0. No spróbujemy wywalczyć chociaż ten brązowy medal. Jest Oskar, kolejna okazja. Szuka Freda. Strzał głową, ale broni bramkarz. Tutaj trener Louis van Gaal zdecydował się na trzeciego bramkarza. Nie jest to Silesen ani Król. Ale dobrze, my tutaj kontrolujemy spotkanie. Ach, niedokładne zagranie. Paulinho. Jest Oskar. Tutaj zmieszał trochę obrońcę. Dużo miejsca. Ach, niedokładne zagranie. No idzie Holandia. To świetne. Świetna asekuracja Marcelo. Jest Ramirez. Tutaj chyba był spalony. Nie, nie był spalony. Hulk. Szansa. 2-0. Kapitalna akcja. Bramka do szatni. No i taniec radości. Zobaczmy, jak do tego doszło.
Tutaj nie było spalonego, jednak obrońca zaspał. No i Hulk już tutaj wykorzystał okazję. No znakomicie. Gdyby takim wynikiem skończył się mecz prawdziwy, to naprawdę Brazylia mogłaby się cieszyć. No i koniec pierwszej części spotkania. Mamy 2 do 0. Oczywiście bramki zobaczymy po końcowym gwizdku sędziego. I Holandia już zaczyna drugą połówkę. Tutaj na razie nie mają żadnych argumentów Holendrzy. Brazylia kontroluje to spotkanie. A tym samym przybliża się do trzeciego miejsca na tym mundialu. Dante ma żółtą kartkę, musi uważać. Paulinho szuka Freda, ale dogranie do nogi. Ach, Fred tutaj chciał zaczarować obrońcę. Nie udało się. No i szybko odbiera Marcelo. Jest Oskar z Paulinho, ale nie zrozumieli się. No ogólnie ten mundial obfituje w bramki, choć w tej fazie grupowej było ich więcej. Teraz mamy wiele dogrywek. Dużo konkursów rzutów karnych. No już wiadomo, drużyny nie chcą stracić bramki. Ale mecz Niemcy-Brazylia zupełnie inny. Te Niemcy rozjechali Brazylię. No ale okazja. Jest Fred, będzie podanie. Ach, niestety. Chciał takim technicznym strzałem obok słupka zaskoczyć bramkarza, ale się nie udało. Ale to nic. Mamy zmianę w drużynie Holandii. Na boisko wszedł Snyder w miejsce Strootmana. Strootman tutaj od pierwszej minuty na boisku. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. No, ale tutaj ostro. No i idzie Robben. Pierwszy rajd tego zawodnika. Czy będzie podawał, czy indywidualnie? Nadal sam Robben. No i słupek, ale szczęście tutaj miała Brazylia. Ale szybka kontra. Czy to się od razu zemści? Idzie Paulinho. I jeszcze strzał, ale będzie rzut karny. Tak jest, tutaj był faul. Chciałem okiwać bramkarza. Jeszcze żółta kartka. Zobaczmy ten faul tutaj. Tak jest, Paulinho faulowany. Jeszcze zmiana przed tym rzutem karnym. Wchodzi Fer w miejsce De Jonga. Ale my tutaj spróbujemy wykorzystać ten rzut karny. Jest Hulk, druga bramka w tym meczu. 70. minuta spotkania. Brazylia już na pewno zdobędzie to trzecie miejsce. Wspaniały strzał z rzutu karnego, spokojny, techniczne uderzenie. I bramkarz nawet się nie ruszył. Tutaj naprawdę Brazylia dzisiaj pokazała klasę. Jeszcze Paulinho, strzał, piękna parada. No i kolejny rzut rożny w tym spotkaniu. Będzie okazja, Dani Alves. Ach, spokojnie, tutaj obrońca wybija. No uwaga, Dante ma kartkę. To nie może faulować. Ach, nie zdążyliśmy odebrać. No naprawdę świetne spotkanie Brazylijczyków. Holendrzy znokautowani. Pozostaje im tylko czwarte miejsce, no ale zobaczymy, jak to będzie dzisiaj w prawdziwym spotkaniu. Czyżby jeszcze jakaś bramka kontaktowa? Tak! Jan Mat zdobywa bramkę w 80. minucie. Zobaczmy, jakie zamieszanie. Tutaj bramkarz przepuścił piłkę pod rękami. No niesłychane zdarzenie tutaj. 3 do 1. Ale nadal spokojne prowadzenie Brazylijczyków. Paulinho. No dzisiaj świetny mecz. Tak samo Dani Alves. Dośrodkowanie. Ach. Nie było okazji klarownej na zdobycie bramki. Ale czy jeszcze
Pokusi się Brazylia o jakiś strzał. Paulinho zablokowany. Jeszcze będzie dobitka. Nie ma. Tutaj Fred. Ale dobrze wyłuskał obrońca. No i uspokoić trochę grę. Po tej bramce Holendrzy nabrali trochę ochoty. No ale tutaj wychodzę niestety z piłką. No i schodzi Van der Waart. W jego miejsce Klasi. Zagrał kilka meczów na tym mundialu z ławki. Ach, tutaj nie przejął Oskar. Mógłby wyjść na czystą pozycję. Będzie jeszcze jakaś szansa Van Persie. Dobrze, Marcelo. No idziemy z kontrą. A tylko trzech Brazylijczyków. Jest Fred. Czy dojdzie do piłki? Ale świetnie obrońca asekurował. Już nie miał sił Fred na jakiś błyskotliwy sprint. Ale Hulk ma ich więcej. No, Hulk indywidualnie. Strzał z dystansu, ale bardzo słaby. No i ostatnia minuta spotkania. Tak, sędzia kończy. Brazylia trzecie miejsce na tym mundialu. No, bardzo dobre pożegnanie się z turniejem. Zobaczmy tutaj bramki. Pierwszy gol Freda. Tutaj piętką zagrał. Kolejna bramka Hulka przed przerwą. I jeszcze jeden gol Hulka na 3-0. No i mamy ten kontaktowy gol Holandii na 3-1. Także to jest na tyle z tego meczu o trzecie miejsce. Zapraszam jutro na wielki finał Niemcy-Argentyna. Także odbędzie się jutro o godzinie 21. Już teraz zapraszam na symulację. A jeśli Wam się podobał ten odcinek o trzecie miejsce, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. No i do usłyszenia w wielkim finale. Cześć!